Szkoci są przyjemni, są mili. Warto tu mieszkać, warto tu pracować. Praca jest, warto przyjechać na dłuższy okres czasu. Pogoda jest spoko, ludzie są spoko, więc warto. Po prostu nie wiem, jak wam jeszcze to odpowiedzieć. Tak, warto. A jak tu wygląda kwestia z reklamowanymi i szczypawkami? Witam was bardzo serdecznie. Marcin Szymański z tej strony na kanale Bez Ściemy. Mieszkam w Szkocji, w Edynburgu, a teraz stoję w dużym korku, bo są tutaj remonty drogowe, budują linię tramwajową i tak dalej. Także mi w tym korku zejdzie pewnie teraz, kurde, z 15 albo 20 minut. Więc pomyślałem, że wykorzystam ten czas i nagram dla was coś. Wydawało mi się, że inny kierowca coś do mnie tam mówi. No nieważne, nie mówił. Słuchajcie, wiele dostaję pytań, zarówno w komentarzach, ale i też prywatnych. I zadajecie często pytania, czy warto przyjechać jeszcze do UK pracować, a konkretnie, czy warto do Szkocji przyjechać pracować. It's a big mistake for a... W zasadzie to teoretycznie rzecz biorąc nie powinno być wielkiej różnicy, jeśli chodzi o te sprawy pobrexitowe, te sprawy polityczne. Moi drodzy, generalnie nie ma wielkiej różnicy, czy przyjedziecie do Anglii, czy przyjedziecie do Szkocji, czy przyjedziecie do Walii, czy Irlandii Północnej, bo generalnie Brexit dotyczy tych wszystkich krajów zrzeszonych na takich samych warunkach. Tylko tu jest kwestia tego rodzaju, że w każdym z tych krajów żyje się troszkę inaczej, jeśli chodzi o inne kwestie, no bo umówmy się, sprawy polityczne. Sorry, że ja nie patrzę w kamerę, że nie patrzę na was, ale jestem na bardzo ruchliwych rondach teraz i po prostu nie mogę zawsze na was patrzeć. Tu mi się jeszcze przedstawia osobiście Szkocję. Jeżeli chcielibyście wybrać kierunek emigracji Wielką Brytanię, to konkretnie polecałbym wam Szkocję. Sprawy brexitowe to już omawiałem w tym odcinku. Tutaj po lewej lub po prawej stronie pojawia wam się zakładka do filmów, w których omawiam szczegółowo sprawy brexitowe, jak się zabrać do tego, żeby przyjechać teraz do UK po Brexicie, co należy zrobić. Jakie warunki spełnić, jakie opłaty wnieść i tak dalej, bo o tym systemie imigracyjnym, systemie punktowym, o tym wszystkim opowiadam. Jedziemy po strasznych wertepach, kocich łbach, także wybaczcie mi, że się chwilowo... Słuchajcie, ja się zatrzymałem i po prostu dogram to, co mam dograć, nie prowadząc, bo to nie ma sensu. Nie chcę aż takiej złej jakości filmu wam tutaj prezentować. Szkocję polecam z tego względu, ze względu na klimat, jaki tu panuje, i nie chodzi mi tylko o pogodę, bo pogoda moim zdaniem też jest tutaj super. Jest generalnie przez cały rok w miarę ciepło, nie ma takich ostrych zim. Sporo pada, sporo wieje, ale to tylko w miesiącach jesienno-zimowych. Lato generalnie jest całkiem suche, niewiele bardziej mokre niż w Polsce. Także to jeśli chodzi o pogodę. Jeśli chodzi o szczegółowe informacje o pogodzie, to też zapraszam was do moich filmów. Tu wam stawiam link do playlisty, gdzie wam pokazuję, jak podróżowałem po Szkocji. Pokazywałem wam, jaka pogoda zajebista tu potrafi być. Także zapraszam do tej playlisty. Moi drodzy, jeśli chodzi o inny klimat, jeśli chodzi o ludzi, sporo osób narzekało tutaj na Szkotów, sporo Polaków. Nie wiem szczerze mówiąc dlaczego, czy mieli jakieś złe doświadczenia, no ale widocznie tak, skoro narzekali, że niby Szkoci przejawiają jakieś przejawy dyskryminacji, czy po prostu ksenofobiczne jakieś przejawy. No ja się z takim czymś nie spotkałem, więc, a mieszkam 13 lat w Szkocji z żoną i synem, jak już wspomniałem. Oczywiście rozumiem, że mogliście się spotkać z jakimiś takimi nieprzyjemnymi sprawami, ale generalnie nie jest to na pewno jakby charakterystyczne dla Szkotów. Co najwyżej jest to jakaś marginalna kwestia. Natomiast w Anglii takie rzeczy prędzej się można w Anglii spotkać z jakimiś przejawami rasizmu czy ksenofobii ze strony Anglików, ale to też nie jest jakoś bardzo nagminne.
ale chciałem tak o tym wspomnieć, że prędzej w Anglii się z czymś takim spotkacie niż w Szkocji. I co ze Szkocją jeszcze? No Szkocja ma czyste powietrze, tutaj praktycznie nie ma przemysłu, tutaj praktycznie nie ma fabryk. Piękne krajobrazy, to też możecie zobaczyć w moich filmach tych podróżniczych. Pokazałem wam, znaczy wstawiłem wam zakładkę wcześniej, a zresztą jeszcze raz wam wstawiam zakładkę do filmów podróżniczych. Zobaczycie, jaka Szkocja ma piękne krajobrazy, naprawdę jak z bajki, ale nie będę wam spoilerował, zobaczcie sobie sami. Zapytań, to jeszcze raz. Oczywiście, że warto, tylko nie warto przyjeżdżać moim zdaniem na prace sezonowe, nie warto przyjeżdżać na chwilę, czyli na 3, 4, 6 miesięcy, bo musisz tam sporo procedury, że tak powiem, papierkowej roboty w cudzysłowie zrobić, żeby tu przyjechać. I jeszcze dodatkowo musisz zapłacić za to, żeby tutaj przyjechać, za wizę, ubezpieczenie, no trochę ci to będzie kosztować, dlatego warto, ale pod warunkiem, że przyjeżdżasz na dłuższy czas, moim zdaniem co najmniej na rok czasu, albo się w ogóle tu przeprowadzasz, wtedy jak najbardziej. Mieszka się tutaj fajnie, zarobki są spoko, praca jest, w Szkocji znajdziesz pracę bez problemu, jak już spełnisz te wszystkie warunki, bo pracy tutaj jest dużo, lub możesz tutaj sobie jakiś swój biznes kręcić, jeżeli chcesz, bo takie możliwości też są. Wspomniałem, Szkoci są przyjemni, są mili. Ja mam takie doświadczenia, moi znajomi mają takie doświadczenia. Jak wspomniałem, są ludzie, którzy mają inne doświadczenia, ale to jest zupełnie normalna rzecz. Warto tu mieszkać, warto tu pracować. Ja tu z moją rodziną, czyli żoną i synem, zamierzamy tutaj się osiedlić raczej na stałe. Wiadomo, może nam coś jeszcze odbić i na emeryturze się przeniesiemy do jakiegoś ciepłego kraju na przykład. Ale to się zobaczy. Jest, jak na razie jest nam tutaj fajnie. Także praca jest, warto przyjechać na dłuższy okres czasu, pogoda jest spoko, ludzie są spoko, więcej informacji znajdziecie w tych filmach, do których linki wam stawiałem. Czy warto? No warto, po prostu nie wiem, jak wam jeszcze to odpowiedzieć. Tak, warto, ale pod warunkiem, że przyjeżdżacie tu na stałe albo na dłuższy okres. No, to o to mi chodziło. Jak tu wygląda kwestia z reklamowanymi szczypawkami? No jest reklamowany, tak jak wszędzie. Szczypawki są, jak wszędzie, testy są od połowy lutego, bodajże od 11 lutego do Wielkiej Brytanii, czyli Anglia, Szkocja, Walia, przyjedziesz, nawet jak nie masz szczypawki, wystarczy, że dwa testy będziesz musiał zrobić i nie będziesz miał kwarantanny, jeśli jesteś negatywny. Czyli tak, od 11 lutego przyjeżdżasz do Wielkiej Brytanii, masz szczypawkę, to nie masz żadnych testów, nie masz szczypawki, to robisz dwa testy i jeśli wyjdą negatywne, nie masz kwarantanny. I to samo jest z przyjazdem tu, żeby się osiedlić. Ale jak się starasz o pracę, no to sobie też ustal z pracodawcą, u którego się starasz o pracę, jakie ma wymagania co do szczypawek ten pracodawca, bo może wymagać, że zatrudni cię tylko jak jesteś zaszczypawkowany. Sorry, ale będę już kończyć. Jak będziecie chcieli, żebym nagrał więcej filmów o tej tematyce, to dajcie znać. Trzymajcie się, do usłyszenia. It's a big mistake for a good temper like me. You hit my scar.